Sprawa dotacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest klasyczną, powiedziałbym, wieloraką ilustracją twierdzenia świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, którym się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Otóż najpierw rząd pana Jerzego Buzka przyznał UJOT-owi 600 milionów na 600-lecie, potem dostał jeszcze 200 milionów, a potem jeszcze miało być dane jeszcze 100 z czymś milionów na dokończenie czegoś tam. Tutaj dziennikarka twierdzi, że rektor wystąpił o to dlatego, że jest kryzys, ale nie wiemy, czy to pomysł dziennikarki, czy to rektor tak uzasadnia, no nieważne. W zasadzie jak jest kryzys, to ceny podobno materiałów budowlanych i robocizny spadają, więc właściwie to jest jakieś absurdalne tłumaczenie, ale zostawmy, bo to nie jest najważniejsza sprawa tego wszystkiego. Dalej zaczęła się kołomyjka, bo w Senacie senatorowie stwierdzili zupełnie rozsądnie, że właściwie dlaczego wszystkie pieniądze, cały miliard złotych wtapiać w UJ, kiedy jest 150 państwowych uczelni, no i może by coś dać innym. No i w takim razie to byłoby kosztem innych uczelni. Na co znów pokazano nam rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który twierdził, że absolutnie to nie jest kosztem innych uczelni, co już zupełnie robią z nas wariatów, bo oczywiście, że jest kosztem innych uczelni, albo kosztem czegoś tam, z całą pewnością jakimś kosztem to musi być, bo to jest brane z państwowej kiesy. Po czym, tu jest najważniejsza sprawa, taka polityczna. Otóż posłowie różnych partii tam się przestraszyli nacisku, przestraszyli się, że stracą popularność w społeczeństwie, a na pewno już wśród rodziców studentów UJ-u, że nie dadzą tych dodatkowych 106 milionów. No i w końcu Senat wziął i te pieniądze jakoś tam przyznał. Teraz zwróćcie uwagę na to rozumowanie. 150 uczelni na tym traci, a jeden UJ na tym zyskuje. I politycy uważają, że głosując za tym, zyskują sobie popularność w społeczeństwie. Prawda? Nie, że tracą tych 150 studentów i ich rodziców, tylko że zyskują w tym jednym Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety mają rację. W społeczeństwie jest tak, że jeżeli na przykład damy pieniądze na kolejarzy, jakieś dotacje, to zyskujemy u kolejarzy, a cała reszta baranów nie zauważa, że ona na tym traci. Uważa, że to nawet bardzo dobre, że komuś tam dano, nie zauważając, że to przecież jest ich kosztem, tych, którym się zabiera. I tak to właśnie w tej naszej polityce wszystko dziś wygląda. Pamiętajmy, że musimy przynieść Europie normalność. Normalność to jest panowanie wolności, to jest szanowanie własności, to jest panowanie sprawiedliwości, ale też poszanowanie takich zasad jak honor, jak prawda, jak sprawiedliwość. To wszystko pod okupacją Unii Europejskiej w Europie zanika. I idziemy do parlamentu po to, żeby głosić prawdę.